No dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 14 do 20 czerwca 2021 roku. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Kochani, w opisie pod filmem jest tak naprawdę wszystko, że nie wykonuję teraz czytań prywatnych, także miejcie to na uwadze. Jest również link do mojej strony na Facebooku, może zechcecie tam zaglądnąć. Codziennie publikuję karty na dzień dobry, także możecie tam zostawić jakąś łapeczkę w górę albo coś, jeśli Wam się spodoba. Tak samo pod tym filmem zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga wzrastać, więc z góry Wam za to dziękuję. Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. No i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dobra, wagusie. Zobaczmy, co tam u Was w tym nadchodzącym tygodniu. Dobra. Energia ogólna Wasza na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada. Dobra, i oczywiście jedna karta opiekuńcza dla Was na nadchodzący tydzień. Od 14 do 20 czerwca dla moich wag. Co wylazło? Co wylazło? Ulga. Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Oj, wagusie. No jeżeli czujecie się przytłoczone, jeżeli czujecie się smutne, jeżeli potrzebujecie się wypłakać, czasami warto. Naprawdę warto. Wtedy wszystkie emocje wychodzą z nas. I jest nam po prostu lżej. Czasami trzeba. Czasami bywa, że jesteśmy smutni. Och, dobra. Zobaczmy, co dalej. Wasza energia ogólna. Paś pentakli. Tu jest jakiś rozwój. Jakaś może nowa ścieżka zawodowa? Albo nowy jakiś pomysł, który zechcecie eksplorować? Nowy związek, nowa relacja? Wyjście na jakiś głębszy poziom? Paś pentakli to jest coś stabilnego. To jest taki począteczek, to jest raczkowanie, to jest jeszcze początek podróży. No ale tutaj zaczynają się już, wiecie, puszczać jakieś korzenie. Coś, co w przeszłości zasialiście, jakiś pomysł, nowa praca, jakaś idea. Coś tu zaczyna się pięknie rozwijać, coś tu zaczyna kiełkować ze względu na to pielęgnowanie wasze, na dbanie o to. Tak jak mówię, to może być wszystko w waszym życiu. Praca, związek, przyjaciele, pasja. Cokolwiek, ale coś tu zaczyna, coś tu rusza, pomalutka, coś tu zaczyna kiełkować, o tak bym powiedziała. Jesteście w tym wszystkim cierpliwi, zachowujecie równowagę, dbacie o to, co macie, dbacie o to, co pragniecie. Dobra, lecimy dalej. Co miłego? Mag, pięknie. Energia mocy, energia kreowania własnej rzeczywistości. No widzę, że jesteście, drogie wagi, w pełni swojej mocy. Po prostu tworzycie własną rzeczywistość, tworzycie własne szczęście, macie wszelkie niezbędne elementy, żeby coś kreować, tak? Jesteście w tej fazie też manifestacji, tak? Afirmujecie swoje pragnienia i coś tu zaczyna się ziszczać. Coś tu zaczyna się tworzyć, kochani. I to wszystko za sprawą waszej wolnej woli, waszej siły umysłu, waszej właśnie manifestacji. Także ogromna wiara w siebie, tworzenie czegoś, kreowanie jakiejś rzeczywistości, bardzo fajna energia. Zobaczmy tego maga. Co tutaj moje wagi kreują? Duża pewność siebie, na pewno. Duża pewność siebie. No, czekajcie, coś się odwróciło. Dwójka mieczy. Wisielec. I dziewiątka kielichów. Pięknie. Na spodzie dwójka kielichów. O! Moi drodzy. Powiem Wam tak, jeżeli cokolwiek to może być związane z miłością, ponieważ ta dwójka kielichów tutaj na spodzie nam się mocno zarysowała, więc to może chodzić o jakąś relację, jakiś związek, w którym, nie wiem, mieliście wątpliwości, czy to dalej ciągnąć, czy to ma sens, albo kogo tutaj wybrać, co zrobić w danej sytuacji. Z tą osobą,
z tą relacją, tak? Przez jakiś czas może było jakieś zawieszenie, ale to było bardzo dobre, bo to pozwoliło Wam spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Spojrzeć na sytuację pod innym kątem, tak? I wydaje mi się, że odnaleźliście w sobie coś, co da Wam to spełnienie marzeń. Być może zechcecie zawalczyć o ten związek, o tą relację. No mamy na spodzie, kochani, Rydwan, także ktoś tu ruszy do przodu po swoje spełnienie. Być może to będzie energia, kochani, energia osoby, z którą macie do czynienia, że czekaliście tutaj na jakiś ruch ze strony tej osoby, aż podejmie decyzję, czy chce z Wami być, czy chce z Wami kontynuować tą relację, czy co dalej, tak, na tej zasadzie. No i była długa przerwa między Wami. Może w ogóle nie było kontaktu, może daliście sobie na wstrzymanie. No ale ta osoba powraca w tym tygodniu, żeby zaoferować Wam swoje jakieś uczucie, żeby coś tu Wam poczarować, wyczarować, jakieś szczęście. No i kochani, ta dwójka kielichów na spodzie mówi, że to jest Wasza baratnia dusza. Więc jeżeli czekacie na kogoś takiego, ta osoba może pojawić się w tym tygodniu z obwieszczeniem, że chce o to zawalczyć, chce tworzyć tutaj tą rzeczywistość razem z Wami i chce tworzyć swoje szczęście razem z Wami. Jeżeli to nie chodzi o miłość, to może chodzić o jakąś Waszą równowagę wewnętrzną. Być może były jakieś sytuacje, które gdzieś tam sprowadziły Waszą pewność siebie troszeczkę na ziemię i zaczęliście kwestionować, czy Wasze wybory są słuszne, czy to, co robicie w swoim życiu, to te Wasze cele, Wasze marzenia są aby na pewno tym, czego tak naprawdę pragniecie, tak? Było jakieś takie rozdroże, zastanawianie właśnie się, ale to rozdroże przyniosło właśnie tą pauzę, ten przestój, spojrzenie na sprawy z innej perspektywy, dostrzeżenie pewnych aspektów, których wcześniej nie dostrzegaliście. I w tym momencie już wiecie, czego pragniecie. Wiecie, czego chcecie. Jest jakieś marzenie, którego bardzo, ale to bardzo pragniecie i zaczynacie w tym kierunku działać. Zaczynacie coś tworzyć. Zaczynacie planować, zaczynacie ogarniać jakoś tą sytuację, która doprowadzi Was do jakiegoś spełnienia, do jakiejś równowagi, do osiągnięcia swoich celów, kochani, cokolwiek by to dla Was nie było. Ale tu jest to spełnienie marzeń, a tu jest tworzenie tego marzenia. Więc działajcie, drogie wagi, to jest dobry czas, to jest dobry czas dla Was. Na co uważać? Cesarzowa. Powiem Wam tak, jeżeli nie chcecie zajść w ciąży, to uważajcie, bo tutaj może być jakaś wpadka po prostu. Cesarzowa. Nie wiem, czemu jakoś tak przyszło mi do głowy, nie wiem, Wasza mama? Może Wasza mama coś tutaj niekoniecznie aprobuje Wasze marzenia? Może to być kwestia jakiegoś uwiązania z tą osobą? To nie musi być Wasza mama, ale tak jakoś pierwsze, co mi przyszło do głowy, to może być ktoś, kogo uważacie za autorytet, jakaś przyjaciółka, szefowa, ktokolwiek. Tutaj jest kwestia właśnie, żeby uważać na tą osobę. Ktoś może spod znaku byka albo również wagi. Powiedziałabym tak, z innej perspektywy jeszcze. Uważajcie na swoją właśnie pewność siebie, zachowajcie tą pewność siebie, zachowajcie wiarę, że cokolwiek tutaj macie w głowie, że tak powiem, to ma szansę się spełnić. Nie wątpcie w siebie. O, tak, tak. Siódemka kielichów. Dwójka buław. I królowa kielichów, kochani. Na spodzie mamy siódemkę mieczy. Świeczka zgasła. Coś się kończy, by mogło zacząć się coś nowego. Czekaj, zapalimy nową świeczuszkę. Coś nowego się dla Was zaczyna, drogie wagi. Wydaje mi się, że tutaj zaczynacie słuchać głosu własnej intuicji. Jeżeli jest ktoś w Waszym otoczeniu, wydaje mi się, że to może być właśnie kobieta, którą uważacie za autorytet w jakiś sposób. Ta osoba niekoniecznie zgadza się z Waszymi wyborami i próbuje Was tutaj w jakiś sposób sprowadzić na ziemię, tak? Wy bujacie w obłokach, a ta osoba próbuje Was sprowadzić na ziemię, ale to nie jest dla Was korzystne, bo Wy powinniście tutaj podejmować decyzje zgodne z sobą i z własną intuicją, z własnymi emocjami. Nie kierować się, kochani,
wskazówkami innych, tak? Tylko słuchać siebie. Słuchać głosu własnej intuicji, własnych emocji i podążać według nich. Bo osoba, która tutaj niby Wam dobrze doradza, może powodować tylko mętlik w Waszej głowie i powodować to, że przestajecie ufać sobie. Bo to jest też karta mówiąca o tym, że przestajecie ufać sobie. Wy jesteście magiem. Wy jesteście magiem. Także Wy tworzycie własną rzeczywistość, nie ktoś inny. I na tym powinniście się skupić. Skupcie się na tym, czego właśnie pragniecie. Jeżeli potrzebujecie trochę czasu w izolacji, od separowania się od reszty, od separowania się od tej osoby, zróbcie to, bo to będzie na Waszą korzyść, kochani. Dobra, co w miłości? Zobaczmy. Trójka kielichów. Świętowanko. Być może powrót osoby z przeszłości. Być może poznanie kogoś na jakimś spotkaniu, jakiejś imprezie. Albo coś się zacznie od przyjaźni. Jak najbardziej również. Także doczytamy sobie, bo to może być bardzo dużo rzeczy. Trójka kielichów. Zobaczmy tą trójkę kielichów. Eremita. Kochankowie. Uj. Świat i Rydwan. No, no, no. I koło fortuny na spodzie. Dobra. Piknie. Powiem Wam tak, kochani. Pierwsza sytuacja. Sytuacja pierwsza wygląda tak. Ktoś z przeszłości próbuje wrócić do Was i zawalczyć o to uczucie jeszcze raz. Ktoś pamięta wspólnie spędzony czas. Ktoś chce powrócić. Być może ktoś spod znaku panny. Mamy tutaj pannę zarysowaną. Ktoś, kto długo był sam, może z którym nie mieliście w ogóle kontaktu i teraz powraca do Waszego życia, bo widzi Was jako bratnią duszę, jako swoją miłość i pragnie namiętności, pragnie wspólnej nocy, pragnie Waszej atencji i pragnie z Wami być. A co robi waga? Kończy relację i idzie dalej po swoje szczęście, bo wie, że jej szczęście leży gdzie indziej, bo zna swoją wartość, bo spędziła dużo czasu na pielęgnowaniu samej siebie i nie pozwoli się skrzywdzić po raz kolejny. To jest pierwsza opcja, kochani. Druga opcja wygląda tak. Dostaniecie zaproszenie na jakieś wyjście, na jakąś imprezkę, na którą niekoniecznie macie ochotę iść. Eremita, wolicie posiedzieć w domu, wolicie się nie ruszyć, bo nie macie ochoty tutaj nigdzie wyjeżdżać, w ogóle i tak dalej. Ale kochani, jeżeli odważycie się pójść na tą imprezę, jeżeli wyjdziecie z tej swojej jaskini, z tego swojego lasu, odpuścicie to wszystko i ruszycie przed siebie, kochani, tam możecie poznać kogoś ciekawego, jakąś bratnią duszę, być może przy ognisku jakimś się poznacie, jeśli to jest jakaś impreza terenowa, z kim połączy Was coś naprawdę ważnego, przez to Wasz świat się zmieni. To może być ktoś z zagranicy, to może być ktoś, kto jest tutaj przyjazdem, kto jest tutaj na wycieczce albo po prostu na jakimś wyjeździe służbowym. Ktoś, mówię, z zagranicy jak najbardziej może być, ale nie musi. No i kochani, to będzie to zrządzenie losu, którego się tutaj nie spodziewacie. Także oczy szeroko otwarte, moi drodzy. To może być rak. To może być właśnie bliźniak, to może być panna. Bierzcie, jak rezonuje. Moi drodzy, dla osób, które są w związkach, być może szykuje się jakiś wyjazd za granicę. Być może szykuje się jakiś wyjazd za granicę z tego względu, że mamy tutaj kartę świętowania, kartę celebrowania z karty eremity kochankowie, więc być może chcecie wyjechać tam, gdzie będziecie po prostu sami. Tylko sami. We dwoje i nikt więcej, tak? Gdzieś w jakąś dzicz, gdzieś do lasu, gdzieś, gdzie odetniecie się od reszty świata. Tego właśnie pragniecie, żeby pobyć po prostu sami ze sobą. I być może ruszycie na taką wyprawę. Być może za granicę, być może w jakieś odległe po prostu miejsce, gdzie jeszcze nie byliście, będziecie tutaj eksplorować nowe rzeczy, żeby pobyć po prostu troszeczkę ze sobą, żeby pocieszyć się sobą, żeby napełnić się sobą, tak? To bardziej w tą stronę. No. Dobra. Kochani, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Gwiazda, piękna energia, energia uleczenia, energia wodnika, więc może macie wodnika w swoim otoczeniu najbliższym?
Ale nie mogę też nie wspomnieć, że jeżeli były jakieś problemy zdrowotne u kogoś z rodziny, u, nie wiem, rodziców, siostry, brata, przyjaciół, tak, kogokolwiek, no to ta osoba w przyszłym tygodniu może otrzymać pozytywne wieści, że tam wszystko się goi, albo wszystko jest już dobrze, że nie ma nawrotów choroby, że jakaś operacja przebiegła pozytywnie. To jest karta uleczenia. Ale uleczenie nie tylko fizycznego, kochani. To może chodzić o jakieś uleczenie sytuacji emocjonalnej, właśnie z kimś z najbliższych. Więc doczytajmy sobie tą kartę gwiazdy. As buław. Tak, zdecydowanie jakiś nowy początek, kochani. Tu się zaczyna cudnie. Wieża, okej. Ósemka mieczy i słońce na spodzie. Dobra, nie macie się czym martwić, kochani. Jeżeli... Wydaje mi się, tak, kurczę, powiem wam tak, jeżeli to była faktycznie choroba w rodzinie, to spadło na was jak grom z jasnego nieba i spowodowało, że wielu z was zamknęło się w swoich głowach i nie wiedziało po prostu, co robić, tak? Nie wiedziało, jak wyjść z danej sytuacji, jak pomóc, jak się zachować. Ale mówię, kochani, tutaj przynajmniej w przyszłym tygodniu raczej nie będziecie mieli się o co martwić, bo tutaj przychodzi uleczenie, przychodzi ta gwiazda. Po wieży przychodzi gwiazda, widzicie? 16, wieża. Wieża już spadła, podejrzewam. Wieża już spadła jakiś czas temu. I 17, przychodzi kolejny etap. Uleczenie, uzdrowienie, odbudowanie. Więc cudnie, tutaj przychodzi ten nowy początek, as buław, który przyniesie wam dużo szczęścia, dużo radości i dużo właśnie tego okresu świętowania, cieszenia się sobą. Jeżeli to nie była choroba, bo nie musiała być, oczywiście, że tak. Mogło dojść po prostu w przyszłości do jakiejś kłótni, do jakiegoś zgrzytu, różnicy zdań z tą osobą, co spowodowało, że oboje zamknęliście się na siebie, każdy poszedł swoją drogą, zamknęliście się w swoim własnym więzieniu mentalnym. Nikt nie chciał przeprosić, każdy zamknął się w swoich myślach, analizując, co zrobić w tej sytuacji, ale tak naprawdę nie widząc wyjścia. I przychodzi moment, w którym coś się wydarzy takiego, może jakieś właśnie spotkanie, jakieś takie zrządzenie losu, bym powiedziała, dzięki któremu znowu się gdzieś tam spotkacie, albo jedno do drugiego wyciągnie w końcu rękę po jakiś właśnie nowy początek. Ty, stary, stara, sorry w ogóle za te słowa, nie? Weź, zacznijmy od początku. Kurde, tyle wspomnień mamy razem. Mam dosyć tych kłótni, mam zgrzytów. Ja cię kocham. Bądźmy po prostu przyjaciółmi, bądźmy razem. Spróbujmy to jakoś dojść do jakiejś wspólnej prawdy. Przecież jesteśmy swoimi bratnimi duszami, dobrze się dogadujemy. Mam dość tego czasu odseporowania, tak? Mam dość tego przytłoczenia. Spróbujmy to jakoś zrównoważyć. Zrzućmy ten balast ze swoich pleców i zawalczmy o tą relację, po prostu. Także to mogło być po prostu jakaś kłótnia, która wydarzyła się jakiś czas temu, jakieś nieporozumienie i w tym tygodniu uda wam się zaleczyć tą sytuację. Uda wam się po prostu dojść do jakiegoś wspólnego setna, uleczyć tą relację między wami i zacząć jakiś nowy początek. Może właśnie tutaj popłyną łzy, może właśnie tutaj ten smutek wydobędzie z was te resztki emocji i spowoduje to oczyszczenie tej relacji. Także tutaj, kochani, przyjdzie na pewno jakiś nowy początek, uleczenie relacji, no i ten czas słońca, świętowania, cieszenie się sobą i czas radości przede wszystkim. Więc bardzo ładnie. Dobra, praca i finanse, zobaczmy. Tu macie jakiegoś oszusta. Siódemka mieczy, kochani, uważajcie. Uważajcie, bo może być ktoś w waszym otoczeniu, kto niekoniecznie wam dobrze służy, kto próbuje coś tutaj podkraść, manipulować. W ogóle to jest karta złodzieja, a tu są prace i finanse, więc ogólnie uważajcie na portfel, jakie jesteście gdzieś tam w sklepie. Zabezpieczcie jakieś konta, nie noście przy sobie za dużo gotówki, zamykajcie mieszkanie, samochód i takie rzeczy. Ale siódemka mieczy, mówię, w obrębie gdzieś tam pracy, zawodu, którego wykonujecie, może oznaczać jakąś fałszywą osobę, która niby jest tu, ale niekoniecznie wam dobrze służy. To może być ktoś z trygonu powietrza, czyli bliźnięta, druga waga bądź wodnik, więc miejcie to na uwadze, że ta osoba nie ma dobrych zamiarów wobec was. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. To mogą być jakieś plotki, to może być jakieś, wiecie, podkopywanie dołków, utrudnianie jakichś spraw. Mag. Ktoś, kto manipuluje otoczeniem, kochani. To może być strzelec jakiś zodiakalny. Ktoś, kto próbuje coś tu zmanipulować. Trójka pentakli, z kim współpracujecie? Kto na pozór może być takim dobrym kumplem, niby wszystko jest super i tak dalej, ale uważajcie na tą osobę.
Paś kielichów. Dobra. Wszystko będzie dobrze. To nie martwcie się. Uda się wyjaśnić jakąś sprawę. Być może właśnie to, te kłamstwa, manipulacje wyjdą na jaw i ktoś to będzie musiał po prostu przeprosić. Paś kielichów. Aby zrównoważyć tą sytuację i uleczyć tą sytuację. Widzicie? Pięknie. I na spodzie paś mieczy. Czyli jakaś prawda, kochani, wyjdzie na jaw i jakieś słońce zaświeci nad waszym niebem. Także tutaj bym się nie martwiła, szczególnie jeśli wiecie, kto to jest, ta osoba po prostu dostanie za swoje, karma wraca, pamiętajcie, nie martwcie się. Ale powiedziałabym jeszcze tak, jeżeli wiecie, że jest ktoś taki w waszym otoczeniu, kto próbuje tutaj coś kombinować, kto próbuje niekoniecznie wam tam dobrze służy i tak dalej, kto próbuje coś ugrać za wszelką cenę waszym kosztem. Kochani, te trzy karty też świadczą o tym, że jeżeli jesteście tego świadomi, tak jak mówię, żeby znać swoją wartość i nie dać się wciągnąć w jakieś negatywne myślenie i nie dać się wciągnąć w ogóle w to bagno. Wierzyć w swoje możliwości, znać swoją wartość, zająć się swoją robotą i zająć się tym, co kochacie. Po prostu zachować równowagę w sobie. Zachować tą równowagę w sobie. Bo tak jak wcześniej wspomniałam, karma wraca, więc jeżeli ktoś wam źle zrobił, to ta karma do niego wróci prędzej czy później. A wy tak naprawdę nie musicie z tym nic robić. Macie się zająć sobą, macie zająć się swoją pracą, swoimi obowiązkami, macie nie przestawać wierzyć w siebie, macie nie przestawać manifestować i macie nie przestawać tworzyć, tak? Tworzyć tutaj nowych rzeczy. A kochani, to wszystko się rozwiąże na waszą korzyść, także nie martwcie się. Tutaj wiecie. Sprawiedliwość będzie, prędzej czy później. Dobra, rada. Księżyc. Księżyc mówi o kilku sprawach. Po pierwsze, może macie jakieś emocje w sobie, które muszą właśnie wyjść na zewnątrz. To jest to. Jakiś smutek, jakieś rozżalenie, jakieś ukryte emocje, które powodują, że tniecie. Coś to musi po prostu wyjść na jaw. Może trzeba się wypłakać, może trzeba się wykrzyczeć, może trzeba się wyżalić, może trzeba, wiecie, wyrzucić te emocje z siebie, żeby one się tam nie kisiły na dnie i nie truły waszego organizmu. To jest to po pierwsze. Po drugie, księżyc może oznaczać jakąś tajemnicę, że niekoniecznie chcecie tutaj się dzielić innymi jakimiś swoimi tajemnicami. Okej, to jest wasza decyzja. Ale po drugie, księżyc może oznaczać jakąś iluzję. Iluzję, która przesłania wam to, co jest naprawdę, w jakimkolwiek aspekcie. Nie wiem, co to jest, może doczytamy sobie, tak będzie chyba najlepiej, ale jakąś zasłonę sprzed oczu po prostu trzeba tutaj zrzucić, żeby dostrzec jakąś prawdę o sobie, o innych, o jakiejś sytuacji. Siłę. Wiecie co? Chyba musicie dostrzec tutaj jakąś prawdę o sobie. Szczególnie jeśli czujecie się teraz słabi, jeżeli czujecie się przytłoczeni, jeżeli czujecie się zmęczeni, kochani. Jeżeli czujecie, że nic się nie układa po waszej myśli. Musicie dostrzec prawdę, że jesteście silni, że jesteście mocni, że jesteście królem dżungli, że możecie więcej niż myślicie, po prostu. Że cokolwiek tu was nie przytłacza, macie siłę, żeby po prostu to pokonać. To musicie dostrzec, kochani. Bo może być tak, że patrzycie w lustro i nie widzicie tego. A musicie to dostrzec, bo jesteście cudowni, jesteście silni, jesteście mocni. Tak jest, drogie wagi. Dobra, na koniec wyciągnę wam jeszcze jedną kartę z mojej nowej talii, The Spirit Animal Oracle. I zobaczmy, jakie zwierzątko dla was wyjdzie jeszcze na ten tydzień, które może was jakoś poprowadzić, które może was wspomóc i które może wam coś tutaj doradzić jeszcze. Dobra, jeżozwierz, tak? czyli duch jeżozwierza, tak? Time for beginner mind, czyli tak jakby czas na świeży umysł, jakoś tak bym to przetłumaczyła, kochani. Czyli czas jakby odświeżyć swój umysł, zacząć patrzeć na sprawy inaczej, zacząć myśleć inaczej, kochani.
To jest wasze przesłanie. Czas, żeby spojrzeć na siebie inaczej, czas, żeby rozegrać coś inaczej, coś od początku, jakby od zera, tak jakby wasz umysł dopiero się budził do działania i to jest ten początek waszego nowego początku, nowych pomysłów, nowych idei, nowych myśli, nowych świadomości, że tak powiem, i nowych pomysłów. Także wykorzystajcie ten czas. Fajny, taki indianiec. Śliczny. Dobra, kochani, to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, życzę wam cudownego tygodnia. Buziaki. Pa, pa.